Szpital w Toka Life World. To miejsce, gdzie Ci pomogą. To miejsce, gdzie Cię wyleczą. Ale to również miejsce, gdzie zdarzają się przeróżne i przedziwne historie. Jesteście gotowi? To zapraszam. Panie doktorze, przepraszam bardzo, ale dzieje się coś dziwnego. Co takiego? Jakiś ciężki przypadek? Wypadek! Musimy pomóc! Co się wydarzyło? W poczekalni czeka mnóstwo pacjentów. Ale niech pan doktor tylko zobaczy, jacy oni dziwni. Takich przypadków nie widziałam. Cali zieloni, duże oczy, gorączka. To coś dziwnego. O nie, odbieram coraz więcej telefonów o dziwnej chorobie, która panuje u nas w mieście. Co to ma znaczyć? O rany, czy to zaraźliwe? Czy to epidemia? Powoli proszę wszystkich wołać. Idę do lekarza prowadzącego. Powinien im pomóc. Musimy to zrobić, musimy wyleczyć. Oni są wszyscy chorzy. Wiem, słyszałem. Jestem po prostu w szoku. Zapraszam pierwszego pacjenta! Proszę, zapraszam za mną. Tylko powoli, bo widzę, że panu jest niedobrze. O, niedobrze. Boli brzuch, głowa, ręce, wszystko i mam wrażenie, że przestaję widzieć. A mój mózg po prostu wariuje. O rany, co to za dziwna epidemia? No tak, niby na prześwietleniu wszystko jest okej. Wyniki, ale jakby pana krew. Ona przestała być czerwona i jest zielona. O co tutaj chodzi? To są naprawdę dziwne przypadki. Panie doktorze, z tymi dwoma jest podobnie. Niby gorączka, ale po chwili zrobili się cali zieloni. Nie, ja nie wiem, jak to wytłumaczyć. A skąd oni się wzięli? Więcej pacjentów. Małe dzieci i dorośli, starsi, mali i duzi, a najgorsze... Wszyscy mają te same objawy. Są cali, zieloni. Nie, panie doktorze, to nie jest normalne. To jest zdecydowanie jakaś wielka epidemia. Alarm, alarm! Trzeba zawiadomić odpowiednie służby. Moim zdaniem żadne lekarstwo tutaj nie pomoże. Trzeba się wybrać do piwnicy. Do naszego tajnego laboratorium. Tam się schowamy i opracujemy nowe lekarstwo. A oni... Wyglądają jak zombie! Najgorsze jest to, że opanowali cały szpital. I najgorsze jest to, że kto tylko się do nich zbliży, to od razu dostaje te same objawy. To ewidentnie wielka epidemia. Wirus, bakteria, grzyb, zaraza! Oni wyglądają jak zombie. I można się od nich zarazić! Szybko, teraz do windy, wskakujcie, póki nie zaczną nas gonić! Szybko, zjeżdżamy na piętro numer 1. Chyba tutaj będzie w porządku. Nie, uciekajmy, uciekajmy! Jeszcze niżej! Tutaj tych zombie jest jeszcze więcej! O rany z każdej strony! Nawet obsługa naszego szpitala już jest chora! Ta epidemia się rozszerza! Uciekajmy! Poczekajcie, sprawdzimy, czy wszystko w porządku. Panie doktorze, ja mam nawet książkę o wirusach, ale nigdzie nie są opisane te objawy. Bo to zupełnie nowy przypadek, ale wydaje się, że piętro numer 1 jest bezpieczne. Dobra, zamykamy windę, aby nikt się tutaj nie pojawił. O, uwaga, ktoś się zbliża! Panie doktorze! Panie doktor! O, i panie doktorze! A co się dzieje? Co wy tutaj robicie? Tak nisko. Jak coś potrzebujecie, to ja pomogę. O rany, czyli tutaj jest bezpiecznie, tak? Nic złego się nie dzieje. Powiedz, że nie ma tutaj nikogo chorego. Nie, o co chodzi? Epidemia! Zombie! Cały szpital jest opanowany! Musimy się tutaj schować i opracować jakieś lekarstwo. Inaczej cały świat będzie zarażony. W takim razie ja pomogę. Ja stanę tutaj na straży i nikt tutaj nie przejdzie. A wy udajcie się do tajnego laboratorium. Najpierw jednak trzeba je otworzyć. Przycisk numer 1. Zrobione. Teraz tutaj. Przycisk numer 2. Również naciśnięty. Szukamy przycisku numer 3. O nie, kompletnie zapomniałem, gdzie on jest. Może tutaj gdzieś w szafie. Powinno być tajne przejście i przycisk. Chyba jest, udało się. Przycisk numer 3. Teraz przycisk numer 4. Jeszcze ostatnie tutaj na górze. Numer 5. Udało się. Wszystkie światła zapalone. Nadal nie ma zombie. Zatem naciskamy tę tutaj wajchę i możemy wchodzić do tajnego laboratorium. Ojej,
Ale tutaj ciemno, uważajcie! Jesteśmy! Udało się! Tutaj są opisane przeróżne przypadki. W takim razie ja coś jeszcze poczytam i sprawdzę, czy nie ma mowy właśnie o tej zarazie wielkiej. A my, panie doktorze, musimy działać. Książki w dłoń, no i czas opracować zupełnie nowe lekarstwo. W takim razie bierzmy się do roboty. Bierzemy ampułkę numer 1. O nie, ona zabarwiła nam tu wszystko na zielono, teraz na czerwono. A my potrzebujemy zielonego antidotum. Chwila, zaraz powinno się udać. Teraz, zielone, nie, czerwone znowu. Nie, wszystko na nic. Chociaż, gdy to podgrzałem, zrobiło się zielone. Chyba mamy to. Tu jest wyraźnie napisane. Zielone antidotum zwalcza zielone zombie. Nam się chyba udało. Potwierdzam, też to wyczytałam. Zgadza się. Tylko teraz trzeba sprawdzić, czy to zombie nadal jest w szpitalu. Panie doktorze, chciałbym tylko powiedzieć, że... Straszna rzecz, ale ktoś chyba jeździ windą, ale nie na sam dół. Wydaje mi się, że w tej windzie może być to zombie. Damy radę, uda się. Mamy odpowiednie antidotum, to na pewno ich wyleczy. I ja pójdę wraz z doktorem, a wy tutaj zostańcie. Panie doktorze, musimy się przebrać w odpowiednie skafandry, żeby nikt nas nie zaraził. Do tego odpowiednie maski. Teraz jesteśmy gotowi. Możemy iść ratować świat. Och, panie doktorze, dajcie z siebie wszystko. Uratujcie nas. O rany, nawet ja się wzruszyłem. Otrzymam za was kciuki. O, do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Robimy tak. Wychodzimy z windy i rozglądamy się na boki. Gdy zobaczysz zombie, to szybko wylewasz na nich ten oto płyn. Mamy tego dosyć sporo. Wystarczy kilka kropli. Idę, dam radę. Ruszam w tę stronę. O, już są, widzę zombie. Co ja miałem zrobić? Aha, wylać na każdego odrobinę tej mikstury. I jeszcze trochę z tej strony. Niech na każdego padnie chociaż kropla. No nie, nadal są zieloni. Teraz jeszcze gorzej. Zszedł kolor zielony, ale mają oczy dziwne. Jest, udało się. Halo, przepraszam, czy czujesz się dobrze? Tak. Tylko ja nic nie pamiętam, co się wydarzyło. O rany, ale boli mnie głowa. To działa, hurra! Hurra, udało się! Skoro działa, to ja też spróbuję. Rozlewamy antidotum. O nie, zombie niech stąd znika! No nie wierzę. Podobnie jak wcześniej. Najpierw jakieś dziwne oczy. Chyba jestem już bezpieczny. Hip hip hurra, hip hip hurra, udało się, jesteśmy uratowani. Panie doktorze, udało się. Trzeba zawiadomić odpowiednie służby, bo wokół szpitala jest mnóstwo policji, mnóstwo strażaków, a my uratowaliśmy świat. Tak, epidemia zombie zatrzymana. Tylko teraz pamiętaj, musimy spisać to lekarstwo i w razie czego wiemy już czego użyć. O rany. Ale to była creepy historia. Mam nadzieję, że takie coś się nigdy nie wydarzy. Trzymajcie kciuki, aby następnym razem w szpitalu zapanowała inna choroba. Do usłyszenia! Pozdrawiam Was! Pa, pa!